Witam Was. Tematem dzisiejszej lekcji są zadania tekstowe, sposoby ich rozwiązywania, jak i sposoby układania równań. Przejdźmy zatem do rozwiązywania zadań. Zadania, które dla Was są przygotowane, są dosyć proste i można byłoby je rozwiązać w inny sposób, ale naszym celem jest przećwiczenie układania równań i ich rozwiązywania. Zatem, zadanie pierwsze. Za 6 batoników i jedną czekoladę Daria zapłaci 16 zł. Czekolada jest 2 razy droższa od batonika. Ile kosztuje czekolada? Moi drodzy, przystępując do rozwiązania tego zadania, zawsze na początku musimy sobie zadać pytanie, co oznaczymy przez x? Nie zawsze musimy przez x oznaczać tą liczbę, o którą się nas pytają. Czyli tu mamy pytanie, ile kosztuje czekolada? Ja bym proponował przez x oznaczyć cenę batonika. Dlaczego? Bo o nim wiem najmniej. I tak zrobię. Okej. Natomiast o czekoladzie już wiem, że czekolada jest 2 razy droższa od batonika. Czyli oznaczymy ją przez 2x. 2 razy droższa. Razy się nie pisze, więc wychodzi nam 2x. Tak. Zatem ułóżmy równanie. Za 6 batoników 6 razy cenę batonika. Czyli 6 razy x i jedną czekoladę, czyli plus 2x. Cenę, jaką muszę zapłacić za czekoladę. Łącznie zapłacę 16 zł, czyli równa się 16. No, pamiętamy o tym, że tego mnożenia nie powinienem pisać, więc sobie go usunąłem i przechodzę dalej. Już mam równanie, tylko rozwiązać. Bardzo proste, nawet nie muszę przenosić, porządkować, tylko robię redukcję wyrazów podobnych. 6x plus 2x to będzie 8x. A to się równa 16. No to teraz muszę, moim celem jest obliczenie zawsze x, czyli muszę podzielić przez to, co stoi przed x, tym razem przez 8, czyli x równa się 2. Tak, tylko to nie koniec zadania. Muszę wrócić. Przez x oznaczyłem cenę batonika, czyli batonik równa się 2 złote. Zatem czekolada ile? Jest 2 razy droższa, czyli 2 razy 2 to będzie 4 zł. Pytanie jakie brzmi? Zawsze przed udzieleniem odpowiedzi przeczytajcie pytanie, ile kosztuje czekolada? Aha, czyli nas pytają o to. Czekolada kosztuje 4 zł. Tu jest rozwiązanie. Tak, moi drodzy, bym rozwiązał zadanie pierwsze. Tutaj mam dla Was przygotowane analogiczne zadanie, bardzo podobne do tego wcześniejszego, ze zmienionymi danymi. Proszę je rozwiązać. Przechodzimy do zadania drugiego. Obwód prostokąta jest równy 24 cm. Jak słyszę tylko taki, widzę początek zadania, od razu nachodzi mi chęć do narysowania prostokąta. I na nim będę sobie nanosił dane. Obwód, czyli suma wszystkich jego boków. A jeden z jego boków jest 3 razy dłuższy od drugiego. Aha,
czyli krótszego oznaczę przez x, to drugi dłuższy jest 3 razy dłuższy, czyli dam 3x. Tu też będzie 3x, a tu będzie x. Gdzie równanie? No, do ułożenia równania posłuży mi to. Czyli obwód, suma wszystkich jego boków, suma, no to policzmy. Zaczynamy od tego wierzchołka. Ten długość boku będzie 3x. Dodać długość tego boku, x. Dodać długość tego boku, 3x. I dodać długość tego boku, x. A to się równa wszystko, ile? 24. Podobnie jak wcześniej, wystarczy mi zrobić redukcję wyrazów podobnych. Tutaj przypominam, że jest jedynka, której się nie pisze. 3x plus x to będzie 4, plus 3 to będzie 7 i plus x to będzie 8. Mam 8x równa się 24. Dzielę przez to, co stoi przed x, czyli x równa się 3. No i muszę wrócić x, czyli ten bok ma 3 cm. A ten jest 3 razy dłuższy, czyli 3 razy 3 to będzie 9 cm. Jakie pytanie? Oblicz długości boków tego prostokąta. Ano, nasz prostokąt ma, ma boki o długości 3 i 9 cm. Dziękuję, koniec zadania. Dla Was mam przygotowane analogiczne. Proszę je rozwiązać. Zadanie trzecie. Pasmo anterii tasiemki niebieska i żółta kosztują po 2 zł za metr, czyli w cenie są takiej samej. Julka kupiła o 20% więcej tasiemki niebieskiej niż żółtej. Co oznaczymy przez x? No, długość tasiemki żółtej, bo o niej nie wiem nic. Czyli to będzie x, długość moi drodzy, czemu tak piszę? Dorabiam troszkę ten nie na czarny, chociaż nie znam, bo niestety, czy tutaj w tym programie, na którym pracuję, polskich znaków. Ale to jest chyba najmniej ważne. Długość tasiemki żółtej. Dobrze, no to teraz przejdźmy, jak w takim razie oznaczymy długość tasiemki niebieskiej. Jest o 20% dłuższa. Gdzie to wpisać? Jak to dodać? Ano, moi drodzy, to się tutaj znajdzie. Tu przed x jest zawsze cyfra 1, której się nie pisze. A 1 to, moi drodzy, jedna całość. A jak jedna całość, to znaczy, że to jest 100%. 100% też oznacza jedną całość. Pamiętajcie, 1 to jedna całość, czyli 100%. O, już nam się pojawiają procent. Ja mam zwiększyć o 20%. Czyli mam 100%. Dodać 20%. No to otrzymuję 120%. No tak, no ale tutaj nie mam procentów,
Więc muszę w takim razie teraz te procenty zamienić na ułamek, na przykład dziesiętny. A żeby to zamienić na ułamek dziesiętny, to ja muszę wstawić przecinek dwa miejsca od tyłu, czyli raz, dwa. Zatem otrzymuję liczbę 1,20, ale wiemy, że zaraz tyłu pisać nie musimy, więc otrzymałem 1,2. 1,2. No i właśnie, moi drodzy, obliczyliśmy, jaką długość kupiła tasiemki niebieskiej. Kupiła 1,2x. Będzie to długość tasiemki niebieskiej. No to teraz spróbujmy ułożyć równanie. Tasiemki żółtej kupiła x metrów. Za każdy metr musi zapłacić 2 złote, czyli zapłacimy 2, taka cena, razy x metrów, czyli 2 razy x. Dodać. Teraz tasiemki niebieskiej kupiła 1,2x. Taką długość. 1,2x. Razy cena też po 2 złote, czyli razy 2. Równa się łącznie za całość. Tu jest, ile łącznie zapłaci za tasiemki żółte. Łączna cena tasiemek żółtych, a tu mamy łączną cenę tasiemek niebieskich. Czyli za całość będziemy mieć 44 zł. Zanim przejdziemy do rozwiązywania, no tutaj oczywiście łatwo się pozbyć x mnożenia, no bo wiemy, że mnożenie się nie pisze, czyli będzie to po prostu 2x. A tutaj muszę wymnożyć 2 razy, czyli mnożę liczbę razy liczbę, 1,2. Czyli będzie dodać 2,4x. A to się równa 44. Tak. No to teraz przejdźmy dalej. 2 dodać 2,4x to będzie 4,4x. A to się równa 44. No i teraz, jak zwykle, muszę podzielić przez to, co stoi przed x-em, czyli przez 4,4. 4 to x równa się 44 dzielone przez 4,4, jest to liczba 10 razy mniejsza od tej, czyli będzie się równało 10. Aha, obliczyliśmy, że x ma 10. No to musimy zawsze wrócić, co oznaczyłem przez x. Przez x oznaczyłem długość tasiemki żółtej, czyli żółtej kupiłem 10 metrów. Teraz długość tasiemki niebieskiej jest 1,2 razy x. Tu jest razy, choć się go nie pisze. Więc to się równa 1,2 razy x, a x mi wyszło 10, czyli razy 10. A to się równa, pomnożyć przez 10, znaczy przesunąć przecinek o jedno miejsce w prawo, czyli równa się 12. No i teraz przeczytamy pytanie.
Ile metrów niebieskiej tasiemki kupiła? A skoro o niebieską się pytamy, to znaczy, że tu mamy rozwiązanie. Niebieskiej tasiemki zostało kupione 12 metrów. I tak, moi drodzy, tutaj oczywiście mam dla Was przygotowane zadanie analogiczne i do rozwiązania w domu. Przejdźmy do kolejnego zadania. Kuba ćwiczył grę na gitarze przez 3 dni. Każdego następnego dnia o 4 minuty krócej niż dnia poprzedniego. W sumie zajęło mu to 1 godzinę. Ile minut ćwiczył drugiego dnia? Zadanie myślę, że dosyć łatwe. Nawet bez mojej pomocy byście sobie z nim zapewne poradziły, ale oznaczmy. Myślę, że w tym przypadku nie ma większego znaczenia, który dzień zaczniemy nazywać jako ten pierwszy, więc ja zaproponuję po prostu iść po kolei. Czyli przez X oznaczymy pierwszy dzień. Pierwszy dzień. Co wiem o drugim dniu? Że ćwiczył o 4 minuty krócej niż dnia poprzedniego, czyli będzie X. Skoro o 4 minuty krócej, to muszę odjąć 4. I drugiego dnia. Może zapis nie jest do końca fortunny, bo nam się tutaj, żeby nam się nie pomyliło, to też będzie nie najlepiej. Dobrze, przejdźmy dalej. Może w kolorze. Chodźmy dalej. Trzeciego dnia mamy o kolejne 4 minuty krócej. Czyli będzie to X. Odjąć 4 było w dniu drugim i jeszcze od tego o 4 minuty krócej, czyli znowu odjąć 4, co się równa x odjąć 8, czyli łącznie o 8 minut krócej niż dnia pierwszego. Opiszemy dzień. Dobrze, myśmy to sobie troszkę poprzesuwajmy. Pierwszy dzień, drugi dzień i dzień trzeci. Zatem przejdziemy już do układania równań. Pierwszy dzień jest to x. Pierwszego dnia ćwiczył x minut. Drugiego dnia o 4 minuty krócej,
czyli będzie dodać x minus 4. Moi drodzy, dlaczego to zapisałem w nawiasie, skoro z przodu jest plus, a on nie ma zbyt dużego wpływu na to, co się znajduje w nawiasie, a po to, żebyście pamiętali, że jeżeli ja mam w jakimś opisane tutaj w wyrażeniu znajdują się dwa jednomiany, to muszę je zawsze dać w nawias. Jest to ważne. I dzień trzeci mam tu, czyli dodać dzień trzeci, x odjąć 8. No i to się równa. W sumie zajęło mu to 1 godzinę, 1 godzina to 60 minut. I moi drodzy, mamy równanie, które muszę rozwiązać. Teraz po prostu będę rozwiązywał równanie, czyli ponieważ z przodu stoi plus, więc znaki z nawiasu nie będą zmienione. Ale gdyby był minus, już by musiały być zmienione. Dobrze, więc przechodzimy. X dodać x odjąć 4. Po prostu jak jest plus przed nawiasem, to te, aby tego plus z nawiasu nie było. Przepisuję ze znakami nawiasu. Tu jest x dodatnie, więc będzie x i minus 8. A to się równa 60. Dobrze. No to teraz porządkujemy. Wiadome na stronę wiadomych, niewiadome na stronę niewiadomych. Czyli będę miał. Tu jest strona niewiadomych, strona wiadomych. X dodać x. Minus czwórka zmienia miejsce i przenosimy na drugą stronę. Był minus, więc zmieniamy na plus. Plusa przy pierwszej pisać nie muszę. Plus x. Minus ósemkę przenoszę, więc będzie plus 8. No i tu jest plus 60. Raz, dwa, trzy. Czyli mam 3x. Równa się 12 plus 60, 72. No i teraz muszę podzielić przez to, co stoi przed x-em. Czyli moje x będzie równe 72 dzielone na 3. W 60 się zmieści 20. 12 na 3 to 4, czyli mamy 24. No i wracamy. 24 jest dnia pierwszego. Dnia drugiego o 4 minuty krócej. Czyli 24 odjąć 4 równa się 20. A dzień trzeci x odjąć 8. Czyli x to jest 24. Od 24 muszę odjąć 8. A to będzie równe 16. Pierwszego dnia 24, drugiego 20, trzeciego 16. I teraz pytanie. Ile minut ćwiczył drugiego dnia? Drugiego dnia ćwiczył 20 minut. Tak, moi drodzy. Należy rozwiązać to zadanie. Tu macie zadanie bardzo podobne. Proszę go rozwiązać w domu. I zadanie kolejne jest to zadanie piąte. Za dwa ołówki i dwa długopisy Marysia zapłaciła 18 zł. Ołówek był tańszy od długopisu o 3 zł. Ile kosztował ołówek? I teraz, moi drodzy,
Pokażę Wam coś, co warto się nauczyć, choć niekonieczne jest to w szkole podstawowej, ale naprawdę ułatwi Wam zadanie. Można to zadanie zrobić za pomocą zwykłego równania z jedną niewiadomą, ale chciałbym Wam też pokazać układ równań. I pracuje się na nim bardzo przyjemnie. Zobaczcie, jakby to wyglądało za pomocą układu równań. Czyli przez x oznaczymy ołówki, a przez y długopisy. Zobaczcie, wprowadzam dwie zmienne ołówek. I długopis. Oczywiście cena. Cena ołówka i cena długopisu. I teraz przechodzimy. Dwa ołówki i dwa długopisy kosztują 18 zł. Dwa ołówki, czyli 2x. Dodać dwa długopisy, czyli 2y. Równa się 18. I dalej, moi drodzy, tu mam dwie zmienne. Nie mogę dodać x do y, bo to nie jest rodzina. Co w tej sytuacji? A w tej sytuacji muszę ułożyć drugie równanie z drugiego zdania. Ołówek był tańszy od długopisu. Czyli długopis jest y, ołówek jest tańszy x. Y odjąć x równa się 3 złote. Ołówek był tańszy od długopisu. O 3 złote. Mam to zapisane. I teraz, moi drodzy, układ równań polega na tym, że ja to spinam taką klamką. I teraz zobaczcie, na czym polega cała sztuczka. Dodawanie jest przemienne. Czyli ja mogę sobie wziąć. Ops. Nie uda mi się tak podnieść. Wymienić miejscami te dwie liczby. To ja po prostu je wymarzę i przepiszę. Czyli mogę dać najpierw 2y, a później 2x. Tu i tu dwójka jest, więc dwójkę już zostawię w spokoju. Czyli tu sobie dam y, a tu dam sobie x. Nie ma to dla mnie większego znaczenia. A po co? A po to, żeby mieć uporządkowane. Y nad y-kami, x-y nad x-ami. Matematyka lubi porządek. I teraz, moi drodzy, cała sztuczka. Muszę pozbyć się jednej ze zmiennych. Albo y-ów, albo x-ów. Widzę, że przy x-ach mam przeciwne znaki. Tu mam dodatnie 2x, a tu mam ujemne x. Żeby się ich pozbyć, to muszą mieć taką samą wartość, czyli tu bym chciał mieć dwójkę, ale tak sobie jej dopisać nie mogę. Muszę pomnożyć stronami, bo mnożenie stronami nie zmienia mi równania. Czyli ja będę pracował na razie tylko z drugim równaniem. No to pierwsze muszę przepisać. 2y dodać 2x równa się 18. No to teraz przejdźmy do drugiego. Pomnożyć stronami, czyli ja w każdy z tych wyrazów muszę pomnożyć przez 2. 2 razy y będzie 2y. To wyszło mi z mnożenia tych liczb. Teraz to pamiętamy, że zawsze biorę ze znakiem.
Czyli będę mnożył 2 razy x razy minus x. Czyli będzie minus 2x. To się równa. Zostało mi 2 razy 3. To jest 6. I teraz zobaczcie, co ja robię. Podkreślam. Piszę dodać. Czyli tak jakbym dodawał w słupku 18 dodać 6 będzie 24. Minus 2 i plus 2 i minus 2. No daje mi 0, czyli to, co chciałem. Tu się mi wyzerowało. No a tutaj mam 2y i 2y. Daje mi 4y. Zniknęło mi x. Nie mam tu tego x-a już. Zniknął. No i moi drodzy, czyli otrzymałem 4y równa się 24. Wystarczy mi teraz podzielić przez 4, czyli, bo y jest niewiadomą, czyli y równa się 6. Dobrze, skoro policzyłem y, no to muszę jeszcze policzyć x. I teraz, moi drodzy, wracam do jednego z równań. Albo do tego, albo do tego. No to równanie jest prostsze, więc do niego wrócę. Za y mam podstawić 6. Sobie tutaj miejsce zrobię, podzielę. Czyli będziemy mieć y odjąć x równa się 3. Ale zamiast y mam wpisać 6. Czyli będzie 6 odjąć x, bo jeszcze nie wiem, muszę to wpisać, równa się 3. No, porządkujemy, czyli rozwiązujemy takie proste równanie. 6 muszę przenieść na drugą stronę. Czyli tu będą niewiadome, czyli tylko minus x, a tu przenosimy 6 na drugą stronę, czyli będzie minus 6 dodać 3. Minus x równa się minus 6 i 3, czyli więcej mam na minusie, czyli będzie minus 3. Pamiętamy, że to nieskończone. Jak jest minus z przodu, to muszę podzielić przez minus 1. X równa się obie strony przez minus 1, czyli wyjdzie mi 3. X równa się 3, y równa się 6. Pytanie brzmi, ile kosztował ołówek? Ołówek oznaczyłem przez x, czyli rozwiązanie naszego zadania jest tu. Ołówek kosztował 3 złote. Tak, moi drodzy, chciałbym, abyście spróbowali rozwiązać zadanie piąte. Tutaj mam dla was to zadanie piąte przygotowane i jest coś ekstra, czyli zadanie szóste. Jest bardzo proste. Chciałbym, żebyście spróbowali zrobić go sami. Dziękuję. Na tym kończymy dzisiejszą lekcję.